Tegoroczne powiatowe święto ludowe zorganizowano w Masłowicach po mszy, która została odprawiona w kościele świętego Andrzeja Boboli. Uczestnicy uroczystości przemaszerowali na boisko LKS Masłowica, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. Podczas uroczystości wręczono legitymację trzem nowym członkom PSL, a ilu jest ich ogólnie na terenie powiatu wieluńskiego? Ja mogę za powiat powiedzieć 625 członków liczy. No to myślę, że tak, że to pod względem tych zaewidencjonowanych członków to jest chyba największa partia, największe stronnictwo tutaj funkcjonujące na powiecie. Prezes zarządu powiatowego PSL z optymizmem patrzy w przyszłość. Liczy na to, że wybory samorządowe będą dla PSL korzystniejsze niż wybory do Europarlamentu. Przed nami wybory samorządowe, na pewno bardziej korzystne dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo przecież wszystkim wiadomo, że PSL stoi w samorządzie, w gminach, powiatach, w województwie. Te wybory do Europarlamentu dla nas z takiego punktu widzenia strategicznego były najtrudniejszymi wyborami, ale przebrnęliśmy, uzyskaliśmy przyzwoity wynik wyborczy. Patrzymy optymistycznie w przyszłość, tak jak dzisiejsza pogoda, frekwencja, ludzie zaczynają przychodzić. Na uroczystości nie zabrakło też Mieczysława Łuczaka, prezesa zarządu wojewódzkiego PSL w województwie łódzkim. Odniósł się do artykułu, który w ostatnim czasie ukazał się w jednym z dzienników i ściągnął na niego falę krytyki. To półrocze uważam za raczej udane. Poprawa wyniku ilości eurodeputowanych spowodowała to, że no możemy mieć jakąś częściową satysfakcję. Czekamy na zakończenie roku. Szanowni Państwo, chciałbym, żeby Was nie dotykała nieuczciwość ludzka, nieszczerość i oby omijało Was to, co się nazywa złośliwością. Wszystkiego najlepszego. Po oficjalnej części na boisko zaczęli schodzić się także mieszkańcy Masłowic. Nie zabrakło grilla i wesołego miasteczka. Dużą popularnością cieszył się konkurs gminnych drużyn PSL o nagrodę prezesa zarządu powiatowego PSL w Wieluniu Andrzeja Stępnia. Wygrała go Konopnica. Nie zabrakło występów artystycznych i kapeli, która przegrywała gościom.